Komisja Edukacji na ostatnim swoim posiedzeniu opracowała listę ramowych placówek oświatowych w ramach zadań powierzonych na przyszły rok. Z całej listy, a przy każdej placówce, którą omawialiśmy, była lista paru pozycji. Myślę, że w niektórych przypadkach nawet było 10 pozycji, co wskazuje na to, jak dużo potrzeb remontowych mają nasze przedszkola, szkoły różnego typu. I zadaniem Komisji Edukacji było wybranie tych zadań, które uznajemy za najważniejsze i które, i w stosunku do których zero, a w przypadku szkół samofinansujących się, zostaną opracowane kosztorysy. Na podstawie tych kosztorysów komisja podejmie decyzję o ostatecznej liście zadań do realizacji w przyszłym roku. I teraz od razu w tym punkcie proszę, zgłaszam poprawkę do projektu uchwały Komisji Edukacji. Poprawka ta jest wynikiem informacji uzyskanych przeze mnie zgodnie z postanowieniem członków komisji. Informacje, które uzyskałam u pana inspektora z Zespołu Ekonomiki Oświaty. Konkretnie poprawka ta będzie dotyczyła pozycji numer 5, przedszkola numer 139 przy ulicy Generała Bena. Jak państwo widzą, tutaj mamy wpisane dwa zadania, czyli konserwację tablic rozdzielczych i modernizację wentylacji w kuchni. To drugie zadanie B pozostaje bez zmian, natomiast poprawka dotyczyć będzie podpunktu A i wyglądałaby ona następująco. Otóż zmiana zapisu byłaby z konserwacji tablic rozdzielczych na konserwację i naprawę rozdzielni elektrycznych, bo są dwie w przedszkolu, wraz z wyłącznikiem głównym, i tutaj jest jego symbol, APU-30. Tak jak powiedziałam, to zadanie wzbudziło pewne kontrowersje podczas Komisji Edukacji. Padło nawet, została wyrażona opinia, że może warto byłoby dokonać wymiany tych tablic i pewno warto byłoby, tyle że to zadanie jest bardzo drogie. Wymiana jednej tablicy, pan inspektor nie był pewien, jaki byłby koszt, ale ocenił go na co najmniej 50-60 tysięcy. Ponadto problemem jest przedszkole, że przedszkole to budynek typu fryskiego, drewniany i tego typu praca mogłaby spowodować, wygenerować kolejne konieczne remonty, bo te tablice się przestawiły w przedszkolu i widział, to są ogromne, bardzo stare i ciężkie urządzenia. Także taką poprawkę zgłaszam tutaj. Przy czym uzyskaliśmy też zapewnienie, że to zadanie tak zdefiniowane, gdyby udało się je zrealizować, to jest koszt około 12 tysięcy, spowodowałoby, że przedszkole mogłyby działać w pełni bezpiecznie i też byłyby odczuwalne oszczędności tym sposobem uzyskane. Tak jak mówię, może nie będę czytała poszczególnych tych zadań, bo państwo je oczywiście mają myślę wyraźnie. Na tej kartce wszystkie placówki zostały wzięte pod uwagę poza dwiema. Chodzi mi tutaj o przedszkole pod Gwiazdkami. Przy ulicy Szafera jest to jedyne na terenie naszej dzielnicy przedszkole niepubliczne i w ramach tych zadań powierzonych nie możemy udzielać wsparcia. Możemy i robimy to, wykorzystując pieniądze przeznaczone na realizację zadań priorytetowych. Drugą pozycją, na której tutaj nie wytypowaliśmy żadnych zadań do realizacji w 2014 roku, to szkoła podstawowa nr 3 przy ulicy Topolowej.
ta szkoła ma sporo potrzeb, te potrzeby to przede wszystkim, nie wyłącznie oczywiście, ale przede wszystkim termomodernizacja, chodzi tutaj o wymianę stolarki okiennej, budynek jest zabytkowy, zadanie jest bardzo kosztowne, w związku z tym szkoła ubiega się o środki ze Społecznego Komitetu Obnowy Zabytków Krakowa. Ponadto w tym roku uzyskali pieniądze z Rady Dzielnicy II w wysokości 30 tysięcy na dostosowanie podwórka do wymogów radosnej szkoły. Tak zostało zdefiniowane to zadanie. Nie ukrywam, że też ten punkt był przez nas dyskutowany i pojawiły się nieraz rozbieżne opinie. Niemniej, jak Państwo wiedzą, szkoła podstawowa numer 3 niestety jej los jest cały czas niepewny i to też spowodowało, że nie wzięliśmy pod uwagę potrzeb tej placówki w zdecydowaniu zadań na 2014 rok. Ja będziemy głosować najpierw nad poprawką pani Agnieszki. No już nie trzeba czytać, prawda? No dobrze, to w takim razie głosujemy. Tu chodzi o punkt 5, o zmianę podpunktu A. Kto z Państwa jest za poprawką pani Agnieszki? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Poprawka została przyjęta. Ja też bym chciała zgłosić poprawkę do tego projektu. Właśnie jeżeli chodzi o tą placówkę przy ulicy Topolowej, o szkołę. Bo uważam, że to jest i tak tylko lista ręki, znaczy wstępna i nie ma tutaj tak określonych kwot, prawda? I myślę, że sprawiedliwie byłoby uwzględnić wszystkie nasze placówki. Jeśli można, oczywiście Państwo mają prawo wnosić poprawki i przegłosowywać. Ja tylko chcę podkreślić, że to prawda, to jest wstępna lista rankingowa, którą próbujemy teraz ustalić. Niemniej ona pociąga za sobą koszty. Te koszty to są sporządzenie kosztowców, prawda? Bo te zdefiniowane przez nas zadania no, będą wzięte pod obróbkę, mówiąc brzydko, zero, czyli no, jakieś koszty związane z tym będą się pojawiały. Dlatego też, poza tym, no, też uwzględniając realia, nie bierzemy pod uwagę większej liczby zadań niż dwa, bo raczej nie jesteśmy w stanie, które to doskonale wiemy. A dwa, no tak jak powiedziałam, te kosztorysy, no ktoś robi i one kosztują. To mam pytanie, nie byłem, a więc może nie wiem, ale troszkę się orientuję w sprawie edukacji. Chciałbym wiedzieć, skąd taka wiedza, że ta szkoła jest po prostu taka niepewna, że niepewny jest jej los. Bo ja przynajmniej wiem o kilkunastu szkołach w skali Krakowa, nawet o 40 się słyszy. W związku z tym, czy jest to jakaś pewna informacja, czy tylko jest to, co było mówione w prasie? Tylko to, co było mówione w prasie, czy żyjemy. No to nie będę komentował. To co prasa pisze, to byśmy naprawdę już mogli 100 różnych rzeczy zrobić. Dobrze, ja przeczytam swoją poprawkę do projektu uchwały, nie będę czytać prawo. Na podstawie przeglądu placówek oświatowych w kolejnym punkcie należy dopisać zadanie modernizacja nawierzchni podwórka w nawiasie kontynuacja w szkole podstawowej numer 3 przy ulicy Topolowej 22 w Krakowie. Żeby może napisać szkoła podstawowa numer 3 przy ulicy Topolowej 22, pauza, modernizacja nawierzchni podwórka, na razie kontynuacja. Tu trzeba by na rację i tak poprawić cały ten. Wiem, czy poprawmy? No i co musi być dzisiaj? Dobrze, tak. Przepraszam, ja mam pytanie pani Agnieszki, bo przed szkole pod Gwiazdkami odnosiliście budynek ulicy Skarta i my możemy to zrobić. Czy oni zgłaszali jakieś potrzeby? Zawsze jest priorytetów, zadań priorytetowych, ta placówka zaczęła nam. Ale czy w tym roku na przykład? Wie pani co, nie wiem, bo jeszcze o priorytetach nie mówimy na razie, prawda? Tak szczegółowo, więc nie mogę powiedzieć, ale nie wątpię, że tak, bo w tym pism każda placówka przesyła na swoje uchwały w ciągu roku. W takim razie będziemy głosować. A jeszcze, żeby napisać, to jeszcze w tej poprawce dostosować prawidłową numerację w paragrafie pierwszym, żeby wszystkie numery były
po kolei. Ale pytanie jest tego typu, bo ja byłem na Komisji Edukacji i tam nie mieliśmy żadnego takiego pisma od dyrekcji, że chce pieniądze na modernizację placu. Skąd się to wzięło? Oni tam na pewno, chcieli montaż termoregulatorów, ale chodzi o to, żeby poprawić, znaczy kontynuować to podwórko, które jest jeszcze teraz to zadanie wskazane na ten rok. Na ten rok pieniądze są dane. No na ten rok, ale to nie do końca. Żeby dokończyć to. I to już będzie dokładnie od komisji zależało, ile pieniędzy się na to przeznaczy. Oficjalnie pisma nie otrzymaliśmy. A ze wszystkich szkół były pisma? No te, które miały potrzeby, no to były. Ale czy ze wszystkich były? Dobrze, czy są jeszcze jakieś pytania? Nie widzę, w takim razie głosujemy nad poprawką. Kto z Państwa jest za? Panaście. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery. W takim razie głosujemy nad całym projektem komisji po poprawce. Kto z Państwa jest za? Przestań się.